Jak dobrze wiecie, budowanie Fortnite zostało wyłączone. Oficjalnie na kilka dni. Niedługo już wszystko powróci do normy. Więc fajnie byłoby wykorzystać ten szalony okres na zrobienie czegoś ciekawego. I postanowiłem wczoraj na live, że zrobię customa na 100 osób i wszyscy polecimy tylko i wyłącznie na jeden sterowiec. Oczywiście widzowie walczyli o nagrodę w postaci V-dolców. Jeżeli chcecie, żebym więcej robił tego typu odcinków albo podczas streamów po prostu odpalał customy, gdzie możecie zgarnąć nagrody, no to strzelajcie łapeczki w górę, 10 tysięcy łapek, robimy kolejnego takiego live'a, no i nagrywamy kolejny odcinek tego typu. Chciałem wam jeszcze tylko przypomnieć, że na moim nowym kanale Forelski, do którego link oczywiście znajdziecie w opisie, dzisiaj o godzinie 16 wlatuje nowy odcineczek, więc wbijajcie koniecznie, bo uwierzcie mi, będzie grubo. Grubiej niż na dzisiejszym customie. 187! Kogo nie dołączy, no to przykro mi, to tylu jest chętnych, przepraszam. To jest tutaj, więc let's go. Słodkie skrzyżowanie. Przypomnę jeszcze raz, wszyscy lecimy tylko na Zeppelin. Można zejść liną na dół, ale potem trzeba wjechać do góry. Nie można lutować miejscówki. Bawcie się dobrze i powodzenia życzę. Co się dzieje? Zobaczcie ile osób. Skok wiary na dół, trzymaj się byku. Do zobaczenia w lobby. Obserwujemy. Coś mi się wydaje, że ten mecz szybko się skończy. No i mamy pierwszego gościa, który nie ma oleju w głowie. Lecimy dalej. Okej, okay. Tutaj jest jakaś technika grana. Oj, 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 no i chyba... No dobra, wraca. Możesz wrócić. Osoby, które pierwsze wylądowały, mają mega szczęście, ponieważ zgarniają lód. Chłop miał mityczny PM. Czy wy to rozumiecie? Że chłop ma legendarny PM na takim customie? W takim miejscu? Tylko, że jeszcze potrzeba, no niestety, trochę skilla i trochę ammo, żeby tutaj ugrać. 60 osób w grze. Jest klepa, udało mu się. Ma jednego kewika jeszcze, ale ktoś do niego już podjeżdża i uwaga! Kolejną osobę wyjaśnił, brawo, brawo Giza. No i jest też 50. Czy Gizie się uda wytrzymać te tempo? Czy mu się skończy amunicja i będzie przypał? Kolejne dwie osoby? Okej. Okay. Giza niestety zmienił PM-a na inny, ja bym to inaczej rozegrał na jego miejscu, ale dobra. Skoro tak uważa, niech będzie. Ktoś mu coś skroił i uwaga! Przegrał! Panda YouTube został powalony przez Gizę. Giza, zobaczcie jakie on robi przepotężne oro, mając jedną dobrą broń. Lecimy dalej, tutaj ktoś lata na lotni, tutaj też ktoś lata na lotni. Nie chcę podpowiadać, ale ci co oglądają live'a i mają broń na Zeppelinie, mogą wejść na dach i wszystkich zabić, polecam. Taki mały tip, bo wszyscy latają. Tutaj mamy kolejnego odklejeńca. Dobra, zobaczmy co Giza robi w takim razie, bo tutaj chłopaki cały czas walczą. Jest, jest i kolejny ziomek Face Darix. Jest tutaj ostra klepa. Porobił, porobił. Co jest? Co jest? Chłop uciekł tyrolką. Właśnie o tym mówiłem, że można tak korzystać z tyrolki. Nie ma problemu. I powrócił do góry. Coś pięknego. Fajnie, że niektórzy kumają to, co mówię. No i niestety zginął. Giza, nie wiem ile ty już masz fragów, ale masz pewnie sporo. Giza pod nogami, jak mi słyszysz, ta czerwona skrzynka to jest amunicją. Nie wiem, czy wiesz o tym. To jest amunicja w tej czerwonej skrzynce. Za tobą! Tu niestety Jonesy ginie. To był jakiś pan frytek. O, słyszał mnie, brawo! Brawo, chłopie! Mogłeś nie wiedzieć o tym. 28 ammo. Nie no, co on im robi? No takiego oro to jeszcze nie było. Chłop stoi na 4 metrach i to chyba wygra. Ma jeszcze jedną apteczkę, ma trochę bandaży. Ninja wjechał, czy ninja go... Poskromi? Nie udało się, nie udało się. Ale jeszcze w grze jest flex poprzedniej rundy, więc on tutaj jeszcze może zadymić troszeczkę. Chętnie by zobaczył inny pow, ale tutaj ktoś jeździ na tyrolce, to nieważne. Latają, latają. Mamy kogoś z kill-offem, ale to chyba się nic tutaj nie wydarzy. Jest, jest i on. Czy wy widzicie, że tu leży egzotyczny USP? Mamy pompę, PM-a i PM-a. No spoko, tylko że nie ma leczenia niestety, ziomek. Uwaga, uwaga, czy on go zaskoczy? 3, 2, 1. Plomba! Plomba! Oszczędza amunicję, ewidentnie. Dobra, lećmy dalej. Zobaczmy, zobaczmy. Ktoś na lotni. Tutaj ktoś na baloniku. Dobra, paluch rybny. Paluch rybny przekomicznie biega. Ktoś był w namiocie, co jest? On nie ma broni żadnej. Nie no, nie mogę patrzeć. Chłop ujawnia typa, a nie ma z czego do niego strzelać. Na tym Zeppelinie już jest przekichane. Są jakieś dwie bronie, ale czy on uda... Musi je wziąć, ale nie ma ammo w nich. No i niestety. To się zemściło. Tutaj mamy gościa cały czas na lotni. Jest Assassin's Creed w środku. Ma tylko jeden granat impulsowy. No niestety z tym granatem jednym impulsowym no raczej nie wygra. No chyba, żeby kogoś zrzucił, ale... O! Miał amunicję. Miał amunicję, więc podniósł jeszcze dwie bronie. Jakby to dobrze rozegrał, to właśnie takiego palucha rybnego jest w stanie pokonać. Co jest? Panicznie zaczął strzelać w koło, bo dostał spray na plecy.
Uwaga, zbił mu kewa. No i niestety, asasinek ginie. Jeju, jaki oni mają strasznie słaby lut. Niektórzy w ogóle nie mają nawet lutu. Tam ktoś jest daleko. Czy on do niego będzie walił, czy nie? Czy odpuści to? Brawo! Brawo dla ciebie! Jak ty tego dokonałeś? Przeskoczmy dalej, okej. Tutaj mamy bohaterkę. I czy on mu zrobił plecy z tego rewolwera? Patrzcie, jaki łeb siądzie. Bum! 120! Brawo! Że on się dał tak podejść. Nie mam pytań po prostu. Tutaj powiem wam szczerze, że sobie bardzo fajną miejscówkę Flex ogarnął. Ma wszystkiego sporo, więc to mu się na pewno przyda. Czy ktoś tam z czołgu strzela? Bo ja nie mam pytań. Co to za gamoń tam jest? Ja pierdzielę. Następny gracz. Okej, co to się wydarzyło? Kto to jest? Okej, pan Króli Koszmar. Ma taką dosyć słabą, mi się wydaje, sytuację. No ale zobaczymy. Może mu się coś uda strzelić. No ktoś do nich ewidentnie wali z czołgu, rozumiecie? Albo to są boty strażnicy UR, albo nie wiem. Albo ktoś troluje. O, jest Wara! Kolejną osobę wyjaśnia. Uwaga, dojazd robi kolejnemu osobie. Tak jest. Jakieś dwie osoby kolejne przylatują. Jestem właśnie ciekaw, czy oni cały czas tu fruwają, czy przylecieli z innej miejscówki. To coś jest ciekawe. Ładny, ładny spray. 77 ammo. 29. Wow! Gdyby tak przyjął z czołgu, oto to mogłoby się źle na niego skończyć. Nejda tam wal. Normalnie granata. Ja bym tam Nejda od razu wsadził, nie? Nie patrzyłbym. Jednak jest granacik, jest granacik. O, i to kto to był? Mik 505 Hal. Tutaj ładnie się zabarykadował tym. Paluch rybny wykorzystał okazję. Kroi broni, ucieka. Tak komicznie wygląda, jak paluch rybny ucieka. 96. No i niestety. Walczył do końca paluszek, ale on go, no, zjadł, palucha rybnego. Wypatroszył. Tutaj musi znaleźć jeszcze jakieś leczonko, bo to ta sytuacja jest dla niego, no, niekorzystna. Nie powiem, że nie. Strefka bije po dwa. Szuka skrzynki, u góry skrzynki nie ma. Jest jakaś klepa, tutaj coś się dzieje. Uwaga, uwaga. Wygrał to, ale dalej nie mają leczenia. Uwaga, jest klepa i... Czy uda mu się to przetrwać? Flex, 13 HP. 13 HP Flex, ma jeszcze płaszczaka, więc prawdopodobnie to przetrwa. Tak jest, jest płaszczak jedzony, są bandażyki, więc nieźle. Nieźle sobie tutaj dają radę. Powiem wam szczerze, widzowie, że to nie jest wcale takie proste, żeby sobie tak przetrwać, jak każdy cię dojeżdża. Masz mało leczenia i walczysz. Ciężka sprawa. Ja już bym pewnie dawno leżał w lobby do góry brzuchem. Okej, okay, zaczyna się. Defensywny atak. Rzućmy sobie okiem szybko. Okej. Okay. A jednak pan Flex wiedział. Jednak wiedział, gdzie jest. Zostały nam trzy osoby. Jeden odklejony jest gdzieś totalnie w innym miejscu. Nie wiem, z kim on gra i z kim walczy. On chyba dzików szuka tam gdzieś po krzakach. Jak oceniasz wyłączenie budowania? Powiem tak, na tydzień spoko, bo możemy coś takiego innego porobić, śmiesznego, świeższego. Nie ma go, nie ma go. Też mi się wydaje, nie mamy podglądu. Dobrze, moi drodzy, czyli nie ma co gadać. Deklasacja Flexa na tym statku była po prostu przeogromna, przeogromna. Zdeklasował, wygrał. Gratulacje, piszemy na czacie GG, zgarniasz 1000 V-dolców Flex. Możesz coś zatańczyć pięknie. Brawo, brawo, super zawalczył. Dla wszystkich tych, którzy obejrzeli dzisiejszy odcinek do końca, mam małego easter egga. Assassin, który chodził po mapie, to był Szaku. Widzicie? Przyznał mi się później po nagrywce. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, strzelajcie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał i jak wytrwaliście do tego momentu, napiszcie: Szaku to Assassin. Trzymajcie się, cześć!